Pierwszy ciepły weekend to Wiktor skorzystał z okazji, przyjechał, bo akurat miał wolne, zamiast siedzieć z jakąś dziewczyną, to on jeździ po hodowcach. Witamy, witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Witamy. Piotr Pieszchała, hodowla, która znowu w roku 2019 będzie u nas się pojawiała często. Będziemy tu relacjonować różne materiały wideo. I na samym wstępie, hodowcy, ogłaszamy taki konkurs. Konkurs, gdzie pozwolimy komuś wygrać jednego gołębia z tej hodowli. W sumie jest za darmo, wystarczy tylko odgadnąć, co? Ilość gołębi na dwie drużyny, bo ja będę miał jedną, Marta moja jedną, ilość łączną z tych dwóch drużyn na spisie. Dokładnie, czyli ile tych gołębi będzie. Hodowcy wszyscy na ten numer wyświetlony teraz na dole muszą wysłać SMS-y. Prosimy nie dzwonić, bo jeżeli będą hodowcy dzwonić, to Piotr nic nie. Nie, regulamin jest taki, że SMS-em. Ilość gołębi i nazwisko. Dokładnie. Jeżeli ktoś po prostu wygra, w sensie jakby odgadnie tą ilość gołębi na tym spisie, ten hodowca będzie miał wysłanego jednego gołębia za darmo z hodowli Piotra Pieszchały. Z trzeciego lęgu młody do lotu. Dokładnie, do lotu. Piotrek, przygotowania do sezonu jak wyglądają w twojej hodowli? Przygotowania są spokojne. Mały jak widać. Wszystko pilnuje. Szaleje. Tak, no tak jak mówiłem, jeden gołębnik idzie na sucho, drugi 16 udowców klasycznego ma pomłódku, odchowa, ale na dwa tygodnie przed lotami na pewno już będzie wszystko na zicher i zaczniemy trenować. A jeszcze samice, tam jak będzie później na materiale, metodą lesbijską, nawet nie są jeszcze puszczone w powietrze. Także czyli trzy metody tak naprawdę są w tej hodowli prowadzone. Tym bardziej, że ty przez ostatnie 4 lata, które uczestniczyłeś w lotach gołębi młodych, 3 lata, 3 sezony wygrałeś, tak? Bo w jednym sezonie. 3 razy mistrzostwo, w jednym sezonie byłeś 14 przodownikiem w Polsce. Czyli zobaczmy, hodowcy, wystarczyło tylko jeden sezon, ale tak to zawsze hodowcom mówimy, nie jest zawsze kolorowo, że wszystkie sezony można wygrywać, raz się jest mistrzem, raz się jest wicemistrzem, trzeci trzeba raz się umieć jest, pogratulować, no, bo w naszym sporcie to nie ma po prostu też innego wsparcia innych hodowców. Ja jak przegrałem, to nie mam z nikim problemu, zawsze pogratuluję, bo ja wiem, że jedną rzecz skopciłem, ci co tam ze mną współpracują, to wiedzą jaką, no głupota ludzka nie zna granic, ale po prostu, no zdarza się, nie? Jedna wtopa i dziękuję, do widzenia. Konkurencja u nas już ci nie pozwoli, żebyś to odpracował. Na portalu Pigełk będzie organizowana aukcja. Co to będzie za aukcja, to już zapraszamy na portal. A teraz przechodzimy już do materiału wideo, gdzie pokażemy hodowcom, co tak naprawdę ciekawego w hodowli jakby tego teamu Pieszchało. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to, jak Piotr, tak i żona Marta czynnie biorą udział w lotach. Tam pokażemy, co tutaj się tak naprawdę zmieniło. I co ciekawego można z tej hodowli wywnioskować, a będzie tych ciekawostek wiele. Przede wszystkim zapraszamy do tego konkursu, a my przechodzimy już do dalszej relacji materiału wideo. Zapraszamy. No na chwilę obecną, w tym roku może tak, w tym roku to wszystko na opak robię ze starymi, bo zawsze gdzieś tam na początku sezonu coś wytrzymywałem, a później nie. Chociaż ja i tak się nastawiam na kategorię A i B. Na dwa gołębniki lecimy, niecałe 90 gołębi na dwie drużyny będzie. Jeden gołębnik jest na sucho, teraz jesteśmy przed drugim łączeniem. 16 wdowców z tego otwartego wlotu na klasyczne wdowieństwo, one mają po jednym młódku. I tam jest jeszcze, gdzie te cele, tam Wiktor może pokazać, te małe kolorowe jest 10 wdowców, tak zwane siodełka rocznych. No i co, no i szykujemy, nie? Ten gołębnik już jest mocno rozlatany, nawet powiedziałbym, że trochę za szybko ta forma przychodzi, bo już gołębie mi zaczynają odchodzić nawet po pół godziny. Te jeszcze zaczynają, tutaj jak Wiktor siedział na kawie, no to sam widział, że raczej to jest wolne obloty.
Ale bez stresu, nie? To jeszcze mamy dużo czasu, to na 2-3 tygodnie przed sezonem będą zabrane młódki z wdowami na wolierę. Tam mamy wolierę dla wdów i tam będą wychowywały po tym jednym młódku, a samce będą rozlatywane, nie? Niestety to, co mówiłem, tutaj siedzi nasz jeden z lepszych lotników i na którego żeśmy tutaj mocno przykładali uwagę, ale 4 dni temu został zaatakowany przez samicę jaszczębia. Tak zwany siódemka, co nie? No i niestety został trafiony, tam pod skrzydłem widać był szyty i szkoda, bo mu tam wul wypadł niestety, bo tak go trafiła. No nie wiem, czy zwolni, czy nie. Rodzice są na rozpłodzie, rodzeństwo już jest tam uchowane w zimowych młódkach, 4 sztuki, także no będziemy próbowali. Jeżeli będę widział, że zacznie zwalniać albo z treningów, bo na 2 tygodnie przed lotami będziemy wywozić gołębie, no to będziemy zmuszeni go wycofać, nie? Ale na razie nie widać, nie? Chociaż gołąb na razie się nie podrywa do lotu, nie? A on zawsze był pierwszy do treningów, no ale... Okay. Spotkanie ze śmiercią bywa niekiedy brutalne. A powiedz, Piotr, jakaś suplementacja, przygotowania w formie karmów? Jak u ciebie karmy, jak u ciebie wygląda? No, w tym roku zawsze byłem negatywnie nastawiony do ziaren białkowych, ze względu na to, że to mocno obciąża organizm, strawienie, nie? Ale w tym roku, tak jak mówię, wszystko na opak i też zaczynam karmić białkowym i będę karmił w sezonie, nie? W tym momencie mają gołębie lekkostrawną karmę z domieszką tam 10% białkowych i ryż upady jeszcze. No i powiem tak, że mogę tyle powiedzieć z własnego doświadczenia, że jest lepiej, nie? Że ja zawsze łyżeczkowałem gołębie, bo na krótki dystans to je trzymałem krótko, a w tym roku powiedziałem, że nie ma głodzenia. Nie robię to tego tak, że leży karma na pełnych karnikach, ale jak jeżeli 5-6 wdowców idzie do celi i zostaje, to takim zostawiam ziarna, żeby ten ryż pady tam został, nie? I widzę, że jest dużo lepiej, nie? Nie wiem, czy tam mówię, no forma trochę za szybko przychodzi na tym gołębniku, ale teraz się połączą, to trochę wyhamują, nie? To chyba będzie jeszcze lepiej, bo naprawdę tu samice jak zaczęły latać, to zimno. No ale no zobaczymy, no ja teraz powiedziałem, że trochę zrobię to wszystko na opak, zobaczymy jak wyjdzie, nie? Rozumiem. Okej, a powiedz teraz tak, gołębie, które masz przygotowane w systemie tylko totalne wdowieństwo, nic więcej. No mówię, 16 samców jest na klasyka, nie? Aha. Po prostu mam taki system, że tam obsadzam zawsze 15 cel rocznymi, które ja uważam są najlepsze, tego nie wiemy, no ale te, które się pokazują najszybciej na młodych i z tej mojej bazowej linii, to tam je obsadzam, a najlepsze roczne potem przechodzą za 2-3 latki, które są, no już tam nie wydalają, zginą, no, które są usuwane, no to zajmują ich cele i mają wtedy partnerkę, nie? I wtedy znowu nowe samce roczne idą, obsadzane są, nie? No ja tu mam jeszcze koleżanki, tu możemy zobaczyć te na metodę lesbijską, nie? To tu mam 18 samic naszykowane i te 18 samic będzie tam obsadzony w jedny ten, ale one są jeszcze niełączone, nieoblatywane w tym roku były, nie? W warunkach polowych siedzą, ja tego akurat nie przeżywam, ale samice są w dobrej kondycji i będą łączone bodajże w połowie tego tygodnia, tak żeby się naniosły i od małego młódka szły na pierwsze loty, nie? Czyli teraz tak, system lesbijski, jak u ciebie wygląda, jeszcze raz, jakbyś przypomniał, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie do jajek, tak? Nie, w tamtym roku robiłem to tak, bo to w tamtym roku próbowałem pierwszy raz, 9 par gołębi, 9 par samic było, czyli 18 samic, tam jest bodajże 14 cel, także nie mają przepełnienia i normalnie jakbyś gniazdówką pochodził, nie? One już są tak nauczone, że teraz je wpuszczę i w przeciągu nawet tygodnia, 8 dni będę miał jajka, nie? Bo to są stare już samice, które się znają i badałem, której pasuje. Na przykład taką jedną mam po kaśce, tą z rozpłodu samicę, która tam była trzecia, czwarta na oddział, to jej akurat pasuje duży młody, nie? Od dużego młoda ma lepszą motywację tego, ta samica. Ale w tym roku chcę zrobić tak, że cały czas będę z rozpłodu nosił takiego 5-6-dniowego młódka, nie? I nie chcę, żeby był większy po prostu, żeby nie traciły energii na to karmienie, nie? I zobaczymy, co będzie z tego, nie? Ale tak jak mówię, niektórym samicom to nie spasowało, więc te samice wycofałem. W ogóle się nimi nie bawię, a dwie najlepsze samice, które w tamtym roku na 10 wkładem miały 9 konkursów, lecą do stałej partnerki, nie? Czyli cały czas ta samica, jej partnerka zostaje w domu, nie? Czyli jakby na klasyczne wdowieństwo, ale samice do samicy. Aha. No. Ale bez jajek, bez niczego, bez jakichkolwiek... Nie, cały czas się nanoszą, mówię, jajka. Aha, mają. Czyli cały czas. Ale młode są podkładane, w sensie... Tak, też. Tak. Czyli cały czas noszę z rozpłodu młódka, nie? Małego. To tam, wiesz, 9 młódków to się znajdzie, nie?
Czyli tak naprawdę na sezon 2019 lecisz na trzy systemy. Metody. Trzy metody, trzy systemy. No to po sezonie mogę Ci powiedzieć, która była najlepsza. Ale ja już wiem, jaka będzie najlepsza. Dobry gołąb z każdej metody poleci dobrze. Ładnie. No. A słaby gołąb nie poleci w ogóle. No tu mnie Wiktor poprosił, żebym opowiedział też o młodych, bo już mamy odstawionych 90 bodajże, 9 było odstawionych młódków. Zimowych, niezimowych, no chowają wcześniej, ja to zawsze łączę między świętami, dlatego że mam martwy sezon, powiedzmy zawodowy, także wtedy mam tak zwane postojowe na firmie i ja jestem w stanie po prostu ogarnąć pary rozpłodowe i ponauczać je, bo to wiadomo, że się zmienia coś, coś się uchowa nowego, to się trzeba je nauczyć do cel, żeby nie było dziadostwa, że tak powiem. No to tak jak mówię, trzeci dzień są zaciemniane, ja ich nie zaciemniałem, a już gołębie zmieniają upierzenie, nawet widać. Ten młody akurat jest, bo Wiktor sobie go wybrał palcem, mu się podobał. To jest, ojciec jest inbred na Kittla od Vandenbulka, a matka jest ta 5600, co była pierwsza na oddział. To jest z tych moich czerwonych tych gołębi na sprint. No czemu tak? Czemu przyciemniane? No wiadomo, że jak ja bym je uchował w grudniu, to bym nie utrzymał tego upierzenia do końca lotów, a ja po prostu te zawsze te przyciemniane to traktuję na wynik, nie? Zawsze je cisnę, że tak powiem, a tu jest jeszcze niedokończony gołębnik. No może dokończę, bo już mnie Wiktor tu opierdzielił, że pół roku temu był i nic nie jest ruszone, no ale zima była. Jeszcze tu dostawiliśmy jedną altankę, żeby mieć gdzie siedzieć, bo to zostało przerobione z altanki. Także tu sobie uhodujemy wiosennych młodych, które będą, że tak powiem, na lepszej karmie, może i na pełnym korycie, bezstresowych latały, a potem będziemy wymagali od nich na stare, nie? Bo ja zawsze te młode swoje katuję. Tak jak mówię, cztery sezony, no w tamtym sezonie pierwszy raz przegraliśmy. O, przez tego kolegę, co tu idzie. Może nie przez tego, tylko o, kamera. Mały hodowca idzie, także było jemu poświęcone większość czasu, ale to zobaczymy, co będzie. No młode, Wiktor mnie zawsze pyta, czemu te gołębniki nie są wyżej, no temu, że nie są wyżej, bo ja nie chcę wyżej, dlatego, że te młode sobie wychodzą tu i po oblocie spadają na ziemię i na razie nie zgubiłem ani jednego młódka w tym roku, nie, tak jak mówię, dwa usunąłem, to nie ma co udawać, bo ja przy odsadzaniu szczepię raz gołębie i teraz za tydzień czasu, po miesiącu czasu od osadzenia są drugi raz szczepione. No i po prostu te młódki nie zwalczyły wirusa w sobie, bo to było ewidentnie, tak jak książki mówią, po dwóch tygodniach, gdzie od 10 dni on tą odporność musi zwalczyć wirusa, no to nie zwalczyły, zaczęły gasnąć w oczach, no to ja je usuwam bezwzględnie gołębie, nie? Czyli na 99 gołębi odsadzonych, to dwa odpadły. Dwa odpadły. To jest, a to mało. No, procentowo to nawet nie opłaca się liczyć, bo to jest śmieszne, nie? Tak jak mówię, woda zakwasza ten cały czas, niesprzątane do lotów, chociaż może nie do lotów, bo największy też błąd jest, jak hodowcy nie sprzątają do lotów, a potem tydzień do lotów, to ja teraz wysprzątam. No to teraz to jest najgorszy błąd, bo wprowadzasz temu młódkowi niepotrzebny stres i zmieniasz mu całkowicie otoczenie. Tym bardziej, że cały podęku się unosi. Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałeś. Jak to wszystko stoi, to stoi, a jak zaczniesz grzebać, to się zaczyna. I to, co mówiłem, i ja tego nie ściemniam. Jeszcze dwa razy wyjdą ze względu na to, że przyniosłem 4-5 młodych, to są takie mniejsze, co też Wiktor zwrócił uwagę. Przyniosłem je wczoraj, więc jeszcze dwa razy wyjdą na dwór. Ja te młódki, no to wiem, które przyniosłem, je specjalnie wyrzucę na dach, żeby polizały dach, jak ja to mówię. I jak się gołębie zaczynają pierwsze grupowe obloty, czyli wiadomo, jak na początku latałem jak pszczoły, a potem się zbijają w jakąś tam małą pakę, czyli 20 sztuk, jak już dzisiaj widziałem, to już jest dla mnie sygnał, że koniec oblotów, nie? Gołębie siedzą do 1 lipca zamknięte w gołębniku. Są przyciemniane, bo już zaczynamy przyciemniać, zaraz je nakarmimy, jest po 16 godzinie i przyciemniamy je do rana, do 8 rano. I no ja po prostu nie zajmuję się później młodymi, nie? Bo to wiadomo, że są stare, dojdzie drugi lęk, też je trzeba oblatać i też je zamknę, nie? Nie będę się z nimi patyczkował, bo jak widzę tutaj młódki po wsiach, że jak latają po 2 godziny czy po 3, a są takie, bo ja tu je naprawdę mierzę, no to są gołębie do lotu w super formie, nie? A przyjdzie cokolwiek potem do lotach i te gołębie nie mają formy, nie? To jest moja metoda, każdy ma swoją. Ja jestem zadowolony z tej, tak jak mówię, na 4 starty, 3 razy mistrza w młodych.
tam dwa razy ujęty w GMP, bo raz 14 przyrodnikiem, bo byliśmy w młodych, raz tam w setce. Także ja jestem tak zadowolony i taką metodę będę miał i nie uważam, że powinny latać. Tylko, że mówię, no najlepiej jest je oblatać, żeby wiedział, co to jest dach, nie? Później nie ma strat, nie? Bo przez tam 4 lata twój najlepszy wynik to był 14 miejsce w Polsce, tak? No, 14 przyrodnik w Polsce, wiem. To w pierwszym sezonie w ogóle, nie? To powiem szczerze, że im mniej się wie o gołębiach, tym lepiej, nie? Bo się wtedy nie myśli, nie kombinuje. A im bardziej tą wiedzę zdobywasz, to są takie kombinacje. Ja jestem mistrzem kombinowania i ja już... Sam mówię, nawet do Marty mojej się śmieję, że największym wrogiem tych gołębi to jestem ja sam, nie? Bo ja zawsze coś im wykombinuję, nie? Ale powiedziałem, że troszkę trzeba się wyluzować i to traktować naprawdę z pasją, nie? Dobry. Gwizdek, czemu gwizdek? Bo od małego wszystko jest uczone na gwizdek, nie? Przy pierwszym karmieniu, jak idziecie, to musicie sobie gwizdać po cichutku i te gołębi się nauczą, nie? Dobrym przykładem też może być sytuacja z kominami wentylacyjnymi, prawda? No w tamtym roku też, no super gołębie na początku super siadały i przyszły te upały, bo było w tamtym roku strasznie upalne lato. No i klops, nie? Przyszło 500 ciężkie i do widzenia, nie? I gołębie nie miały wydajności. 2 tygodnie pauzy, kominy. Plus był taki, że gołębie trenowały po 2 godziny koło domu, bo się bały kominów. W sezonie się nie powinno tego robić, ale musiałem sprawdzić, czy to zadziała, nie? No i zadziałało, bo potem znowu coś zaczęły siadać, nie? Pod koniec, nie? No ale to już sezon był stracony, nie? Kominy tutaj pozwoliły ci do jakby przy nawet ten wycinaniu tych dziur pod kominy, okazało się, tam był duży upał. No, Martę wysłałem do dziadków z małym, żeby mieć chwilę, bo to też trzeba poświęcić trochę tego. Ale naprawdę, jak wyciąłem tam dziurę i wsadziłem głowę, to myślałem, że spadnę sam. To jest po prostu ukrop. Ja mam pełne deskowanie, papa, gąd, no to tam był słoik, nie? W ogóle zero tam było wywiewu, a tam jest wentylacja w okapach, nie? Ten dół, wloty powietrza, to na sezon będzie pozamykane, no bo tam mówię, nie? Tam jest, odliczmy ten lesbijek, przedział, no to odpada 2 metry, to jest 5 na 2, no to tam jest 25 wdowców, nie? No to nie jest dużo gołębi, nie? Także mają wymienność powietrza, nie? Wdowy w tym roku 24 godziny na dobę na wolierze krytej. Też zmieniłem, bo miały swój siedzak, miały swój przedział. Cały czas na wolierze. Raz dziennie jedzą po oblocie. Na razie to starcza. Zobaczymy, jak to będzie w lotach. Nie? Na krótkie loty na pewno to wystarczy, a później trzeba będzie pomyśleć trochę, czy im tak nie dokarmić, nie? Czy żeby nie osłabły. Ale na razie jestem zadowolony. Mi tak gołębie nigdy nie trenowały. Nie? Nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Nie? Bo jak moje gołębie za bardzo nie trenują koło domu, to potem są dobre w locie. Nie? A jak trenują, no to żeby nie było w topy. No ale dobra, to dzisiaj w tym roku, tak jak powiedziałem, robię to wszystko na trochę wyluzowanie i trochę na opak, jak robiłem. Myślę, że będzie lepiej. No jakbym tak nie myślał, to bym tego nie zaczynał, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Wołamy gołębie, bo jeszcze jaszczątek znowu nadleci. Słuchając Wiktora na poprzednich filmach, jak on motywuje z wielkimi mistrzami resztę hodowców, resztę Polski, to ja też tak jestem zmotywowany, tylko że niekiedy realia później są inne, nie? Bo trzeba się zająć życiem, ale naprawdę, panowie, nie ma co na laurach spoczywać, tylko robić rzetelnie robotę. Tylko trzeba zaznaczyć, kto robotę chce robić teraz, a nie zrobił przez zimę, no to już jest, że tak powiem, pozamiatane, nie? Było to musiało być rzetelnie wszystko robione, nie? Wszystkie kuracje, jak od zegareczka, ja też już właśnie zaczynam kończyć. Tak jak mówię, jeden gremnik na sucho, drugi na jeszcze coś tam odchowa, nie wiem po co mi to było, bo na sucho widzę, że to będzie metoda dla mnie, bo ja też to jeszcze szukam. Ale musi być wszystko na zicherek dopięte i muszą też dostać wciery na treningach, żeby były gotowe. I ja na przykład dla mnie maj to już jest, musi być forma, nie? Ludzie, którzy lecą maratony, to oni sobie tam mają czas i znają swoje gołębie, także oni sobie tam spokojnie przygotowują. Ale no nie jest też tak, że ja z ludźmi, którzy współpracuję, na przykład z moim kolegą, to codziennie rano, jak Wiktor też ma telefony od swoich, to ja tak samo codziennie tych swoich ludzi budzę, latają czy nie latają, gdzie jesteś, co robisz, nie? Bo potem jak z jednym jestem umówiony na weekend majowy, bo my akurat nie lecimy na majówkę, no to powiedziałem, że pierzchały tam przyjeżdżają, no to żeby tam pierzchały gołębie nie przylatywał jeden na godzinę, bo tam szkoda przyjeżdżać na lot popatrzeć, nie? No akurat na piękne widoki się umówiliśmy, także myślę, że będzie fajnie. Także panie Grzegorzu, proszę pracować i reszcie chłopaków i dziewczynom, co uprawiają ten, że tak powiem, sport bardzo ciężki, nie? Bo w tym sporcie naszym to jest więcej porażek jak sukcesów, ale trochę podejdźmy do tego z pasją, z uśmiechem i przykładajmy się i na pewno będzie rywalizacja super, nie?
Zapraszamy też do konkursu i przede wszystkim pamiętajcie, hodowcy, ciężka, ciężka praca. Praca czyni mistrza. A też popłaca. Stare powiedzenia są najlepsze. Pozdrawiamy. Dobry lot.